Państwu przedstawić wystawę Faktury czasu Waldemara Musika. Jest z nami autor, przedstawiam go Państwu. Chociaż w zasadzie nie powinienem przedstawiać, bo już jest znany tutaj w Busku, bo któraś z kolei wystawa, która była prezentowana, bądź to Salon Nagrodzony, bądź wystawa Przegląd środowisk twórczych województwa świętokrzyskiego z ramienia ZPAR, występował u nas także, często otwierał także wystawę rzeźbiarzy. Także znamy artystę, znamy część jego prac. Myślę, że ta wystawa właśnie tutaj przygotowana niejako przez artystę z myślą o tym, że już zestaw ten, który jest i który istnieje, jest gotowy do zaprezentowania w całości jako cykl prac pod nazwą Faktury czasu. Proszę Państwa, oprócz tego, że oglądamy tutaj rzeźby na wystawie, chciałbym zaprezentować również pana Andrzeja Płonkę, kuratora tej wystawy. Także dobry moment w trudnych czasach, że możemy się spotkać, że możemy obejrzeć wystawę. Wystawa jest od 30, czyli od dziś dostępna dla zwiedzających. Prezentujemy na wystawie 18 prac. 18 prac. Aranżacja wspaniała, gra świateł. Myślę, że zdokumentujemy tę wystawę Państwu, żeby w ciągu dalszym pokazać, jak ona wygląda. Natomiast chciałbym skorzystać z obecności autora tutaj i porozmawiać z nim na temat tejże prezentacji, jego osiągnięć, jego przyszłych planów na przyszłość i tak dalej. Czy to możemy dokonać w tej chwili? Znaczy się moje plany na przyszłość? Też, ale czy możemy porozmawiać na ten temat? Oczywiście. Czy może pan Andrzejowi oddamy głos, żeby nas wprowadzić? Może dwa słowa. Dwa słowa, jeśli można. Proszę Państwa, można by nazwać Waldemara artystą schyłkowym. Z tego jednej prostej przyczyny, że wykonuje swoje prace w większości z kamienia. Kiedyś Kielecczyzna słynęła z tego, że rzeźbiarze tutaj pracowali w kamieniu. Należałoby przypomnieć, że w połowie lat 60. pierwszy plener, ubiegłego wieku oczywiście, pierwszy plener rzeźbiarski, jaki w Polsce został zorganizowany na Kielecczyźnie, to był plener w kamieniu. Ten plener miał miejsce co prawda w kilku kamieniołomach, ale to tutaj na Kielecczyźnie on się odbył. W kolejnych latach plenery w kamieniu odbywały się już w ośrodku rzeźbiarskim w Orońsku. Po reformie 75 roku zorganizowano taki ośrodek rzeźbiarski w Kielcach, ponieważ Orońsko przeszło do województwa radomskiego. I cały czas tutaj dominowała rzeźba w kamieniu. Na wiecznie odbywały się plenery rzeźbiarskie, wszystko w kamieniu. Profesjonalni twórcy, studenci Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, wszystko kamień. I tak cały czas się w tym kamieniu wszyscy obracali. Ale z tego również czasu pochodziły rzeczy, które są związane z Buskiem. Między innymi rzeźba, no niesłusznie ideologicznie, która została wywieziona już z Buska, która tutaj niedaleko stała, wykonana przez Stefana Maja i Leszka Kurzeje. Rzeźba, no, był to pomnik wdzięczności, w związku z tym ideowo nie pasował może do dzisiejszych czasów, dlatego została zlikwidowana. Ale w tym czasie została wykonana druga rzeźba w ośrodku na Wieczni, rzeźba, która stoi przed sanatorium Marconim, czyli fontanna przez Stefana Maja. I właśnie kamień, który na Wieczni dominował i tak naprawdę to były wszystko rzeźby w kamieniu. Dlaczego? Wtedy ten kamień był dostępny, nie było innych technik, nie było innych możliwości, żeby w innych materiałach pracować. Dzisiaj rzeźbiarze niechętnie pracują w takim materiale jak kamień. Jest to trudny materiał, wymaga ogromnej pracy, ogromnego poświęcenia i znajomości tematu. I teraz wracając właśnie na tą Wiecznię, gdzie ten kamień dominował, trafił tam na początku lat 90. ubiegłego wieku Waldemar.
No i trafił właśnie w takie środowisko ludzi, którzy wykonywali w kamieniu swoje prace. Dopiero wówczas zaczęły pierwsze jakieś takie pomniki powstawać w metalu, a Waldemar tradycyjnie podszedł do tego materiału, który lubi chyba i w którym się najlepiej czuje. Zaczął swoją działalność od rzeźby dekoracyjnej, parkowej, takiej rzeźby użytkowej. No i doszedł do tego, co tutaj widzimy, do własnej rzeźby, do własnych przemyśleń. Artysta jest człowiekiem, wydaje się być bardzo wrażliwy. I tą wrażliwość widać jest na jego pracach. Bardzo delikatnie podane. One są, łagodną formę posiadają. To jest właśnie, wydaje mi się, ta wrażliwość artysty, który no, nie jest agresywny w swoich działaniach. Raczej pokazuje tą swoją stronę takiego człowieka, jak ja go nazywam, dobry człowiek. I to jest właśnie widoczne w tych pracach. Jak mówię, jest to, wydaje się, że w tym materiale jest to artysta schyłkowy, właśnie z tego powodu, z powodu kamienia. Ale wydaje się, że artysta czuje się w tym materiale bardzo dobrze. Ma on lepsze w tej chwili na pewno możliwości niż kiedyś. Kiedyś wszyscy musieli korzystać z kamienia lokalnego. W tej chwili widzimy tu kamień praktycznie z zakątków całego świata, ale twórca potrafi sobie z nim poradzić i własną wrażliwość przenieść właśnie na to, co tutaj widzimy. Dziękuję bardzo. Ta wrażliwość widoczna jest właśnie w tych subtelnościach kamienia, który jest ciężkim surowcem, tak, ciężkim właśnie materiałem, trudnym do kształtowania, bo tutaj nie można się pomylić. Trudnym, ponieważ minerałem, który jest ponadczasowy, przetrwa długie czasy, lata. I rozmawiałem wcześniej z Władkiem na temat odlewów i tak dalej, czy nie jest zainteresowany, czy będzie robił, kategorycznie zaprzeczył, tylko praca w kamieniu to jest to, co czuję. A jeszcze jako konserwator poznał bliżej struktury kamienia i to także to poznanie i wniknięcie w strukturę, w fakturę, smak kamienia, w jego możliwości daje właśnie te efekty, które widzimy tutaj na wystawie. Tak, i wydaje mi się, że mało tego, że rozmawiamy tu o wrażliwości autora i o tym, co sobą pokazuje właśnie w tej twórczości. Wydaje mi się, że nawet ostatnie lata, w których zdobywał nagrody na Przedwiośniu, czyli na najważniejszym przeglądzie organizowanym przez Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, i ostatnie lata, gdzie artysta jest doceniany corocznie, świadczy o tym, że no, tą wrażliwość potrafi się podzielić chyba z innymi, skoro tak to na nim działa. No, należy również dodać, że Waldemar jest wiceprezesem Związku Polskich Artystów Rzeźbiarzy w Kielcach. Proszę Państwa, nawiązując do tego, o czym mówiłeś, że nagrody na Przedwiośniu 41, 2, teraz 3 nagrody z kolei, a mamy taki zwyczaj w galerii naszej, że artyści, którzy są nagradzani na Przedwiośniu, mają indywidualne wystawy. Ja już w zeszłym roku wpisałem Waldemara na tegoroczną wystawę tutaj. Zbieg okoliczności, że w tym roku otrzymał nagrodę na 40. burmistrza miasta Busko-Zdrój. Także to jest jak gdyby no, pełny zbieg okoliczności, pełna taka synchronizacja całkiem nie reżyserowana, która świadczy jeszcze raz o tym, że ta prezentacja tutaj znajdzie się z dużym zainteresowaniem. Proszę Państwa, my tutaj opowiadamy o Twoich pracach. Chciałbym, żeby Ty coś powiedział, co byśmy tutaj nakłamali. Ale jeszcze powiem jedno bardzo ważne spostrzeżenie. To, co mnie urzekło w pracach Waldka, to właśnie to, że ja mam wrażenie, że oglądam obraz malowany, że to nie jest rzeźba, anturaż, jakimkolwiek by się nie znajdowało, to jest jakby 3D obraz malarski. Oczywiście to jest retoryka, o czym mówię, ale
oglądając z każdej strony rzeźby, mam wrażenie, jakbym oglądał obraz, który jest na płaskiej powierzchni i przenosi sztucznie przestrzeń, a ta przestrzeń tutaj jest, zawarta w tej, rzeźbie. I co jest bardzo ważne, że przesłanie w tych rzeźbach jest tak statyczne i tak mocne, że właśnie dlatego nawiązuje do, obrazów, że statyka tego konstrukcji samej obrazu, czy geometrii obrazu jest tak mocno przyciągająca naszą wyobraźnię, że stając się sugestią dla nas na tematy, które są bardzo ważne dla człowieczeństwa, dla naszej egzystencji, dla naszych spostrzeżeń, które doznajemy każdego dnia, stają się inspiracją. I to jest właśnie ta wielka moc tych prac, które, widzimy na wystawie. Można by rozpatrywać każdą rzeźbę z osobna, która ma jakiś walor, co jest w tym istotne. Ale to odsyłam Państwa do tego, dlatego że sztuka nie jest jednoznaczna i ta niejednoznaczność powoduje to, że każdy z nas odbiera na miarę swoich doświadczeń, nie tylko, ale i spostrzeżeń i swoich doznań. Także to jest bardzo ważne. Patrzę tutaj na tę rzeźbę tutaj z krzesełkiem, która jest na pierwszym planie tego, filmiku. Bardzo mocna w wymowie i bardzo ciekawe zestawienie kamienia z drewnem. To tyle, jeśli chodzi o mnie. Ja bym chciał, żebyś powiedział coś od siebie, co nakłamaliśmy i jakie masz plany na przyszłość. Bo już po, ustawieniu wystawy dzwoniłeś z pracowni, że pracujesz już nad następną wystawą. No już mam ją w głowie, to jest prawda. Tylko, że teraz to wymaga trochę czasu. Nic, że się nie nakłamali, wszystko jest prawdą. Wymaga to dużego nakładu pracy. No i trzeba być troszeczkę takim no, świrem, żeby robić w kamieniu akurat, kurzyć się, dźwigać i, robić to, co w głowie zaświta człowiekowi czasami. No ale mam dużą praktykę w kamieniu, ponad 20 parę lat, więc staram się ją wykorzystać do swoich pomysłów i staram się też robić te rzeźby w ten sposób, żeby one były czytelne dla każdego, żeby każdy mógł z tej rzeźby coś wyciągnąć po prostu, coś dla siebie. Niekoniecznie to musi być to, co akurat widać, tylko no, trzeba po prostu troszeczkę przy niej postać, zastanowić się. Nie chodzi tylko tu o formę i o kamień, który jest niektóry bardzo ciężki do obróbki. I nie z tego względu, że, na przykład jest twardy, tylko też on się kruszy po prostu. Trzeba go nieraz powtarzać, sklejać, zmieniać formę, bo już się nie da po prostu już wrócić do tej samej rzeczywistości, jaka była. No, zbierałem te rzeźby ponad 8 lat. Chciałem je wszystkie razem zaprezentować. Sam byłem zaskoczony tym, jak one wszystkie razem. Byłem ciekawy, jak one wszystkie razem będą, działać. Poniekąd mi się to udało, ale właśnie ta następna wystawa, którą planuję w głowie, będzie taka, która będzie moim zdaniem jeszcze bardziej taka zwarta i jednotematyczna, bo tutaj jest takich tematów sporo różnych, troszeczkę rozbieganych, no bo na przestrzeni lat one się, w zależności od nastroju, trochę się zmieniały te moje prace. Natomiast chciałbym też, żeby one były jakoś, znaleźć swój, taki punkt ciężkości w, tych pracach, żeby one były zwarte, jednolite, jakby, człowiek był w filmie, jakby przechodził z jednego tematu w drugi i żeby one po prostu tworzyły całość. Tu są te prace troszeczkę tak na różny sposób, to są takie moje poszukiwania po prostu, które, starałem się zrealizować, mając chwilę wolnego czasu. No i zapraszam do obejrzenia tej wystawy. Niech każdy wyda swoją opinię na ten temat i zapraszam do wpisywania się w moją księgę, tam kronikę, która, przygotowałem specjalnie dla Państwa. Dziękuję organizatorowi za to, że umożliwił mi tu tą wystawę. Pomagał mi, dźwigał ze mną te rzeczy. Dziękuję Andrzejowi, którego znam. Dźwiganie rzeźb jest, faktycznie ciężką pracą, naprawdę. Proszę Państwa,
praca w ogóle w kamieniu, jak mówię, jest szalenie ciężka. Szalenie ciężka. Już nie mówimy o tym właśnie nieszczęsnym dźwiganiu tego kamienia. Bo to nie jest coś, co można wziąć sobie i podnieść. To po prostu trzeba dźwigać. Ale każda z tych rzeźb gdzieś stanie, gdzie już nie będzie przestawiana. Dobrze by tak było. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.